Okej, lecimy. Tym razem będzie Uder Phoenix. Nie tak jak ostatnio. Zaczynamy z maczetą. I lecimy oczywiście Phoenixem na samym początku. Ale się będzie troszkę różnił od tego ostatniego. Ale to zobaczycie, czym się będzie różnił. Okej, nam idziemy Fizę. Zillian to jest nasz support, tak coś ciekawego, dawno nie widziałem. Draven AD Carry oraz Lee Sin top. U nich będzie Aumu w dżungli. Jace będzie na topie, zgaduje. Dalej będzie na midzie. Ewentualnie mogą się zamienić, to jest... i tu mogą grać obie postacie. No no jest supportem u nich oraz Caitlyn z AD Carry. Smiteless, yes. Chcę Smiteless. Smiteless to oczywiście, że jak najdłużej zostaje bot lane i mi pomagają po prostu z tym blue. Także mnie smiteował. No i zobaczcie SMS. Ciekawie mnie, kto będzie na topie, jak to będzie na midzie, ale to zobaczymy. Support Zillian dawno, strasznie dawno go nie widziałem. A ciekawe. Okej, okay, co do tam Master Egg i runek, to wszystko będzie pod filmikiem, tak to będzie można sprawdzić. Wszystko to wrzucę. Skill Order. Maksujemy R-kę. Później maksujemy E lub W. Później W lub E. Tam na końcu. No i później na samym końcu Tigera. Lecimy. Dobra, mam to już. To co ty robisz? Jezu, prawie mi go wziął. Dobra, lecimy. Zrobię od razu, że pójdę na jego Reda. To jest taka taktyka specjalna raczej na Amon, bo on nie ma za szybkiej dżungli. Musimy od razu zrobić jego Reda. I jeżeli mieliśmy smite lesa, to cały czas są tego smite'a, więc całkiem przyjemnie. Okej, teraz cały czas zmieniamy ten. Zdążył. No, zobaczmy. A, mogę smajtować, dobra. Podałem szybko w niedźwiedzia. Dobra. Dobra, zrobię go jeszcze. Dobra, i spadam stąd. Mam Reda, mam. Zabiłem go. Jest okej. Mój bot nawet nie zauważył, bo co zrobiłem, ale nieważne. Okej, co do niedźwiedzia, żółwia. Daje nam on lifesteala oraz taką tarczę, więc fajnie się zaczyna. Zaczyna się po prostu te całe wszystkie kampy robić. W porządku, dajecie sobie oczywiście żółwia, a później sobie szybko zmieniać się na Feniksa i to nim czyszczycie. Ale go zrobił, wow. Dobra, buchnął. No jest to, spuszczujemy sobie to mnie. Czekajcie, może go zrobię. A, niestety nie. A, nie mam many, ups. Dobra. Myślę, że nie mam many. Jeśli bym miał manę, myślę, że mógłbym go zrobić bez problemu. Jeśli tylko na mnie skoczy, to zmartwię. A, nie mam many, on. Czekam na Fizz, aż tu przyjdzie. Może go zrobimy. On sobie wejdzie od boku właśnie. Co to robi? Nie wiem, czy to zrobi. Dobra, mago. Ładnie. Cały czas go się baitowałem. Dobra, spadamy stąd już. Zabieramy więcej expa. I tak sporo już pokradłem. Okej, okay, ogólnie właśnie jak Amon gra w enemy teamie, to musicie grać strasznie agresywnie i cały czas robić counter jungle. Czyli cały czas wychodzić w prostu dżungli. Tak, żeby nie za dużo sobie sfarmił. Jednak Aumu to jest wkurzająca postać. Trzeba ją jak najbardziej po prostu zgnębić w tej dżungli. A w początkowych fazach gry nie jest jednak za silną postacią, więc... No to właśnie tutaj chodzi. Dobra, mamy ją. Okej, teraz właśnie maksujemy albo E, drugie, albo W. To jest w sumie tak podobnie jak na tym. Jak na Tigerze. To jest już tam kwestia gustu, tak mi się wydaje.
No, spróbuję może tą medalkę zrobić, ale wydaje mi się, że tu będzie strasznie dużo tych pułapek, więc wątpię, że cokolwiek z tego wyjdzie, ale spróbujemy. Jakąś tam presję zrobimy po prostu. Pewnie jest tutaj gdzieś zatrapowane. No, albo i nie. No to dziwne ze strony Lidli. Dobra, zmarnowaliśmy flasha. Fajnie. I się cofam. Jeszcze cofam się specjalnie w tym miejscu, żeby ona się bała, że ja cały czas tutaj siedzę. Ja sobie już się cofnę, więc. Więc okej, dobra. Weźmiemy teraz tak. Weźmiemy sobie Spirit Stone na samego oraz budki. O, Jezu, co ja zrobiłem? Niestety, już miałem. Okej, no to fail. Bierzemy oczywiście to do Spirit Stone'a. Zapomniałem, że nie startuję z Drone Blade'em. Mega, mega, mega fail. Zły poradnik, nie polecam. Umysł na bocie. Dobrze. Jak się ignite? Dobra, Jace jest na bocie, także ja sobie szybko spuszuję tą całą linię. Za minutę będzie ich blue, bo Amumu tam zaczynał, także zaraz tam od razu pójdę. A kiedy Amumu jest na bocie cały czas zajęty? Ja mam siódmy, Amumu ma trzeci. Mniej więcej tak to właśnie wygląda. Jak zrobić taki invade tak na porządku. No, ma trzeci, kiedy ja mam siódmy. Wezmę sobie jeszcze wilki. Zostawię tego małego. I od razu idę tutaj na jego blue. Bo będzie za jakieś 10 sekund. Czekamy, czekamy, czekamy. Stanę sobie tutaj w razie, jeśli by on tutaj szedł. Nasze blue już stało, także jego też powinien być za... Jest już, dobra. Jest 70. Dobra, mamy to. Teraz ciekawe, czy on poszedł na mój. Powinien to zrobić, ale zobaczymy, czy się odważył. Dobra, wlatujemy. No, nic z tego nie będzie chyba. Chociaż. Dobra, mam go. Ładnie. Dam sobie punkty w niedźwiedzia. Da mi się troszkę. Większa mobilność. Nie wiem, czy to nie robi tego czasem, także już tu idę. Nie robi. Ciekawe. Ja nie wiem, gdzie on poszedł teraz. Dobra, od razu teraz idę na jego blue, na reda. Chociaż nie, tego reda jeszcze nie będzie, także tam nie idę. Właśnie. O! Mogę, o, sorry. Mogę mu oddać w sumie. Nie pomyślałem. Troszkę się zamyśliłem. Raczej to drugie blue powinniście już oddawać. Nie jest to takie bardzo potrzebne na uderze. I teraz raczej widzicie różnicę, co chodzi w tym uderze. Że jednak lepiej szybciej się farmi te wszystkie kampy. Bardzo szybko one umierają. A tak jak właśnie jesteśmy na tej grze, to raczej się skupiamy na gankach i na biciu ludzi, niżeli na biciu potworków w dżungli. Sobie zasmajtuję. Dobra, spróbuję topa coś zrobić. Ona jest cały czas w krzakach, więc ma pasywkę wyłączoną. Dawaj, był do mnie, dobrze. Jezu, ale czemu ją kopnąłeś? Dobra, mamy ją, ale to było dziwne ze strony tego Lee Sina. Zrobię coś na mida wpaść. On cały czas blue, więc cały czas mogę używać tych skilli. One nie kosztują za dużo, więc... Cały czas sobie mogę je spamować. Zresztą pasywka działa tak, że dostaje movement speeda, jeśli tylko używam jakiegoś stensu. O, ale mnie odbił. Ładnie. Ładnie zagrał. No, także widzicie, ma trochę też bombę. Ten udyr. Nie jest to taktyka, że się nadaje do bicia bobków. O, mam go. Można sam go zrobi? Ładnie, ładnie, super. No. Spuszczajmy też po naturę, dobra. Myślę, że jego red już powinien być, chyba że sobie go wziął. Że cały czas biegam mu po prostu po kampach, żeby mu zabierać wszystko, co jest tylko możliwe.
Weźmiemy tego niedźwiedka. Czy jest red? Nie ma. Także musi być gdzieś chyba w tych. O! Czekaj, gdzie jest? Tutaj? Już tu mi się pojawił. Weźmiemy tego dużego. Możemy zdejmować. Kurczę, wątpię jeszcze wiesz. Gdybym miał plasza, to by tam wlotywał od razu, ale tak to muszę się cofnąć. I have ulti, okej, okay, mam ulti zielony, dobra, lecimy. Tylko niech go użyje na mnie jednak. Dobra, mamy ulti, jest okej. Okay. Ojej, czy co on zrobił? Dobra, ładnie. O, heal mnie chyba uratuje właśnie. Bardzo fajnie zagrał z healiem. Taki mało grany pick, a to ładne ulti. O to chodziło właśnie. Dobra, kupujemy pierwszego golema na pewno. Teraz się zastanówmy. Przydałoby mi się coś do attack speedu. I kiedyś robiło się Wit's End, zawsze. I w sumie zagram też z tym. Zobaczmy jak to się będzie sprawowało i zrobimy sobie mobilitki. Na tego będzie jego blue, że pójdę sobie szybko na swojego ryda, potem pójdę na jego blue. Taki jest plan. Jace poszedł na topa, chyba się zamienili. O, mój na bocie. Że ja widzę, że on jest na bocie, także zaraz będę na jego blue, jego tam nie będzie. Znowu wezmą blue. Że jest bez kolejnego blue i to jest właśnie ta cała taktyka skradnięcia buffów cały czas. Agresywna counter jungle. Już jest. Że już tam biegnę. Okej, okay, mamy to. Wezmę sobie niedźwiadka, co by szybciej biegać. I lecę już po niej dali. Myślę, że mogę ją zrobić na solo. No się przekonamy, możemy jakoś ograć, ale nie wydaje mi się. Chociaż. Ale mam ją. Tak jak mówiłem, też ma bombę. Udry. Nie jest to tak, że tylko sobie czyści te kampy, jednak może coś tam pobić. Mam blue, więc sobie cały czas używam tych skilli. Używam cały czas tego niedźwiadka, żeby szybciej biegać cały czas. Oddamy to blue temu. Kizowi, przyda mu się na pewno. Zobaczmy za ile jest Wit's End. 1500, okej, okay. Także zaraz chyba pójdę na smoka jeszcze, akurat miał cooldown na smajcie. Czy on tu przyjdzie? Ten pis, jak nie przyjdzie, to chyba trzeba będzie to wziąć. Nie mamy czasu, żeby czekać na jakieś. No niestety, dobra, zabieramy. Za długo, on jeszcze umarł, no to nic. Czy oni wzięli smoka? Nie wzięli, dobra, to idę na bota. Dobra, mam go. Ładnie, dwa kill do Dravena. Fajnie. Ups. Dobra, cofnę się już po tego Widzenda. On się na pewno przyda. Lecimy dalej. Widzicie, ja mam 12 poziom, a on ma 6, to jest... Udry jest mega po prostu. Jak tak szybko czyścicie te wszystkie spawny jemu, no to on nie ma po prostu na czym farmić. I nie ma po prostu gdzie zdobywać tych poziomów. Także jest po prostu wykluczony z gry. Więc zawsze trzeba tak grać na emu. Zawsze musicie być agresywni, nie możecie dać emu się farmić. Możemy go zdejmować. Stokuję sobie tylko jeszcze pasywkę, żeby szybciej biegnąć. Biec. Lecimy. Ora, kopnij ją. Dobra. Dobra. Mogę wziąć ten turnet też w sumie.
Czy on go widział? Nie go widział. O, lecimy na niego. Od razu. Dobra, już popadaj tak. A, już nie idziemy? Dobra, dobra. Nie wiem, czy ten blue czasami, czy red go nie stoi? Nie, nie stoi, dobra. To lecimy na botę po prostu. A, wrzucił mi śnieżkę, to może mi troszkę pokrzywać plany. Na chwilę. Użyłem stuna, żeby nie wykastował tego ulti. No, może jakoś załapią tą Caitlyn. No, chyba ją gdzieś tam dorwą. Dobra, to ja sobie zrobię smoga w tym czasie. Znaczy, bez większego problemu go zrobię sam. Może ona idzie w dół? Nie wiem. No chyba jednak nie zapali, nie jest szkoda. O, jednak mam ją, ładnie. Ładnie. Dobra, mamy tam 850. Proszę, warto sobie sprawdzić, ile macie tego smajta. Okej, okay. Mamy to. I następnego zrobimy Trinity Force. Dobra, szybko się cofnę. Nie wiem, pomyślę. Zrobimy Trinity Force, tylko zaczniemy chyba od Zilla. Ale zaraz będzie jego blue, także już tam biegnę. Miałem smite'a co prawda i to jest trochę szkoda, no ale wzięliśmy smoka, także musiałem to smite'ować. Idę sobie znowu na Reda, podobnie jak 5 minut temu po prostu. Idę na swojego Reda, idę na jego blue. Cały czas mam kontrolę buffów po prostu. A Amumu ma nic. Trzeba grać na mu właśnie. Tak, lecimy. Stał był. 10 sekund smite w sumie. Jak coś, to bym miał go też. No, witam. Zawsze zaczynacie z ten. Z niedźwiedziem. Czy no, biegacie w kogoś ze stunem, później Phoenix. Jest mat. O, dziwne. Boss przez chwilę padł, także nie ma co się tam ruszać w sumie. A, trochę głupio ze strony przeciwników. Jednak nie jest to, że Amumu źle zagrał, chociaż trochę źle zagrał, no. Ale po prostu go troszkę zoutplayowałem. No i tak jak widzieliście, zostawiałem mu cały czas ten, jednego creepa na każdym tym spawnie, więc no, on po prostu nie miał na czym się wylevelować. Zawsze grać na Amumu to counter jungle cały czas. Musi tak grać. Cały czas agresja na niego. Fizz znowu w łazie, dobra, bierzemy to blue. Raczej się starać oddawać to blue, ale no nie wiem, ten Fizz tak nic konkretnego w sumie gra, więc. I tak sobie zabiłem tego Jace'a sam na tym midzie. Ale jak macie jakieś tam ogarniętego na midzie gościa, to jak najbardziej oddawajcie, bo nie potrzebujecie tego go na udyrze tak bardzo. Nie może pani sobie pospomować, że cały czas macie manę i w ogóle, ale jednak waszemu midowi się może to niekiedy bardziej przydać. Może go zapię? Chyba mnie odbije młotkiem. Czy mogę go chyba ganić? A nie, właśnie. Jego red stał przed chwilą. Chyba sobie go zrobić. Szybko, zaraz pójdę na botę.
Teraz na samym końcu wziąłem ten garaż. Tak go po prostu. Czyli zielona mamuta nie ma. Także nie za dobrze, że tutaj biegnę. Dobra, bierzemy. Jak bierzecie turret, to dawajcie sobie Tigera. A zwiększa wam attack speed po prostu. Increase attack speed przed 30, przez 5 sekund na 30%. Także jak turety, jakieś inhibitory, Tigera włączajcie. Warto. Jak coś w was leci, no to... tego, żółwia. Żeby nie przyjmować tego na klatę, tylko ładnie wszystko na shielda wleci. O, ładne uci tego. No, spadamy stąd. To panią złapiemy? No, złapiemy? Nie, chyba nie. Tam się nie biegną za nami. Czy mamy już złoto na Triforce'a? Mamy, nie lata. Triforce, to. Zaraz to weźmiemy. Ła, moja drużyna walczy. Ora, biegnę. Jak to z fajnych itemów, co by było jeszcze? O, sam Fair Game by jakoś tam działać. Aegis Bulwark, też bardzo fajny przedmiot. To się wam przyda. Tylko pod... znaczy no, jeśli ten, jeśli wasz support go nie robi oczywiście. Czekamy, czekamy, czekamy. I ten. Oj, co on zrobił? Spadamy, trochę przesadzam. Dobra, przesadziłem. Jakby to lepiej rozegrał, to może, ale... dobra, przesadziłem. Dobra, co na następnego chcemy? Może jakieś sederki? Może loket? Loket byłby fajnym będą przedmiotem? Może gauntlet byłby też fajnym przedmiotem? Ale jak zrobiłem Trinity Force, to już nie wypada. Bo mam Shino, także nie za bardzo. Ale w sumie, jak teraz pomyślę, jeśli gauntlet mógłby być całkiem fajnym przedmiotem. Pod AD... może Hydra. O, Zephyr. O, Zephyra zrobię. To jest fajne przedmiot. Przyda się na pewno. Czy moja drużyna wzięła dół? Chyba nie. Idę na naszego Reda. Zillian robi blok. No, trochę mu to zajmie. Robi Roa, w 25 minucie będzie dobry miał. Czy jak macie w tej minucie Roa, to nie ma sensu robić tego przedmiotu już. Ale GG. Dzięki za oglądanie. Peace, yo.